czerwony, piękny przedstawiciel linii 808 Karola Paszka, słynnego płowego na mojej hodowli. Jest ich kilka, ale ten ma fajny kolor. W dzisiejszym filmie troszkę o nich opowiem, o linii tych gołąbków na mojej hodowli. Jakiś zimowy przybysz. Od kilku dni tutaj się kręci. Już zdążyłem przyuważyć, że jest bez obrączek. Nie wiem, czy jakiś mój, któremu ktoś obrączki ściął, czy co za biedak. Widzi gołębie i się już tu z tydzień kręci. A widać, że nie ma obrączek. Dosypało nam śniega. Aura dość mocna. Sporo osób pyta, więc odpowiem. Jeśli chodzi o wspieranie kanału, to jest tam taka opcja przy kanale Wesprzyj i tam się klika i tam się można zapisać na wspieranie kanału, tam na te różne poziomy. Ja od nikogo nic nie przyjmuję jakby, bo tam to automatycznie się włącza. Wtedy pojawia się etykietka, taka etimonka przy osobach, które wspierają kanał. Jak komentują, to widać, że wspierają kanał, wtedy przy nich jest odpowiedni znaczek. Także jeśli chodzi o wsparcie kanału, no to wchodzi się na mój film i pod spodem, chyba obok subskrybuj, jest wesprzej. Są tam takie opcje. Tam się klika i w ten sposób można mój kanał subskrybować. A jak nam dosypało śniegiem, mamy zimę. Naprawdę ładnie dosypało. Mamy prawdziwą zimę. Pięknie to wygląda. Słoneczko teraz wyszło, jest od razu przyjemniej. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Także śnieg mamy, prawdziwą zimę mocną. Gołąbki siedzą na wolierce, a ja je karmię i daję wody. O, jak nasypane wszystko. Woda. Zamarznięte. No i poimy. Chwila czasu, żeby się napiły. Pokarmę już im wcześniej dałem. Teraz, żeby żaden nie wyleciał, napiją się i przejdę z pojnikiem po wszystkich przedziałach. No i tyle, i gołąbki będą odkarmione, bo nie ma co zostawiać tutaj. Tam idzie czerwony samczyk. To jest linia Paszek Heumanns, linia 808. Zresztą pokażę wam za chwilę. O, tak wygląda. Mam tu kilka gołąbków z linii 808. One na razie tu sobie siedzą. Jak się zrobi cieplej, to będą parowane. A chyba to nakrapiane. Nie, nakrapiany nie.
Zaraz pokażę wam. Tam niebieski. Tu jest o też ten nakrapiany. Tam jest stary Erich. Po nim jajka zostały przełożone. No i dałem go tutaj, żeby się nie męczył wychowem młodych. To jajka są przełożone pod inną parę. Pod tak zwane mamki. Gdzie jest mój piękny Eliszek? Sam się schował. Przy drugim rzucie jajek znowu go puszczę do samiczki. Zniesie jajka i nie chcę tych starych dziadków przemęczać. Napiły się, dajemy do drugiego przedziału. No i tu już z drugiego przedziałku się nie umiem doczekać. Też już idą do picia. Pojeść już pojadły. Teraz się napiją. W tym czasie, co one się napiją, to ja wam pokażę może te ptaki z linii 808 paszka. Także tu je mamy, tu jest jeden, a jak ładnie koło siebie usiadły, niebieski, nakrapiany i jeszcze, no tam na ziemi siedzi też nakrapiany, także pokażę wam jak te gołąbki się prezentują. Mam nadzieję, że w miarę to będzie widoczne, pokażę tutaj gołąbki. Są to gołąbki z linii 808. Nie wszystkie są płowe. Akurat mam niebieskie nakrapiane. Jest też czerwony. A. Także tutaj są gołąbki z linii 808 słynnego płowego Karola Paszka. Tu jest niebieski jeden. Tu mamy czerwonego. Glazer oko. On ma budowę taką jak płowy. Nie wiem, czy mówiłem, niewielu hodowców wie. Miałem okazję i oko ma jak płowy. Niewielu hodowców wie, że miałem okazję płowego 808 mieć też w ręce, oglądać go. Wiem, jaką miał budowę, jak ten gołąbek wyglądał, jakie miał oko. Ten jest super do niego podobny. Nie był to duży samiec 808, tyle że był płowy, ale skrzydełko. Miałem okazję, jak byłem na wystawie w okręgu Bielsko-Biała, jak była wystawa okręgowa, wtedy on też zdobył złoty medal na olimpiadzie, był w reprezentacji okręgu Bielsko-Biała, a ja miałem tą przyjemność, że całą reprezentację Polski przenosiłem, reprezentację okręgu przenosiłem do klatek tych reprezentacyjnych i między innymi już wtedy płowy był słynnym gołębiem, przenosiłem płowka, więc pozwoliłem sobie dobrze go obejrzeć, dobrze mu się przyjrzeć, jak ten gołąbek wyglądał. No i ten jest bardzo, bardzo podobny do niego. Jeśli chodzi w ogóle o spód, o widełki, o umięśnienie, o wielkość, o oko, kolor oka. Także zresztą kolor oka akurat tam jest na zdjęciach, chociaż zdjęcia nie do końca oddają to, jak to widać w rzeczywistości. A tutaj mam pięknego gołąbka z linii 808. Także zresztą wszystkie te, co mam, są podobne.
mają taką budowę, bo niektóre te gołąbki z 808 gdzieś tam oglądałem, są takie duże, a Płowy nie był wcale dużym gołębiem, był średniej wielkości, no potem zależy co do tego się dołożyło, także tutaj akurat piękny czerwony gołąbek. I tutaj kolejny gołąbek z tej linii, z tym, że jest to nakrapiana, ale też przepiękne oko, no i ta budowa przede wszystkim, układ tu kośćca jest taki, jak powinien być, jak miał 808, skrzydełko, nie jest to czerwone ani płowe, ale gołąbek jest, budowę ma zarąbistą. Nie wyrywaj się, nie wyrywaj się, co tu masz. Także piękny, piękny gołąbek. No i tu kolejny silnej budowy. Tyle, że nakrapiany, ale oko też tutaj nie widać, bo jest ciemno. Może kiedyś jeszcze je pokażę w lepszym świetle. Idealne oko. Tak jak miał 808. Glazerek, wszystkie glazery. Skrzydełko, no i budowa, umięśnienie. Nie wyrywaj się. Także super gołąbki. Czekają tylko na lepszą pogodę, żeby w gołębniczku były parowane. Może będą z moimi starymi dziadkami połączone. Zobaczymy, co w tym roku postanowię, jak to połączyć. Jeszcze nie wszystko jest ugrane, zdecydowane. O, fajne gołąbki.